kolejna propozycja komunijnego upięcia. Pierwsza separacja, wybrana separacja koła od linii grzywki do otylicy, to jest tutaj do tego takiego okrągłego zagięcia. Pierwszy kosmyk. I lakier Ultimate Control. Będę wykonywała warkocz jednostronnie dobierany dookoła całej separacji. A więc dzielimy separację na trzy. Przeciągamy blisko linii przedziałka koła separacji luźnej i robimy plecionkę. Od czasu do czasu dyscyplinując włosy lakierem. Plecionka wykonywana jest w linii przedziałka, separacji luźnej, a separacji koła. Tak zakończony warkoczyk. Zapinamy sobie tuż za całą plecionką i koniec chowamy do środka. Małe spineczki pozwolą nam utrzymać całą separację w jednej linii. Nadajemy troszeczkę luzu dla całej objętości warkocza. Wyciągamy troszeczkę kosmyki. Całą separację podniesiemy, spastrygujemy sfinką. I przypniemy tak, aby sfinka była niewidoczna. I wszystkie włosy z separacji koła przeczesujemy nad ucho. Czesujemy we włosy lakier. Staramy się, aby włoski były zdyscyplinowane. Pozycja głowy prosto. I nad linią ucha zaplatamy warkocz z czterech pasm. Pierwsze pasmo idzie nad plecionką, pod plecionką i nad plecionką. Staramy się to robić dość ciasno. I kolejne pasmo nad plecionką, pod plecionką i nad. Od czasu do czasu ściągamy warkocz po to, aby był stabilny. I znowu nad, pod i nad. 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 I kolejne. Raz, dwa, trzy. I tutaj zakończamy warkocz. Teraz cały warkocz musimy mocno uformować lakierem. Wygładzić. Nadać połysku. I wyciągnąć pasma górne. Pierwsze pasmo, drugie pasmo,
trzecie pasmo. Jeśli nam się uda, jeśli włosy na to pozwalają, czwarte pasmo. Całą formę przekładamy do przodu i warkocz wkładamy do tego miejsca, w którym kończyliśmy pierwszy warkocz. Spinka. Przypinamy warkocz. Wyciągamy pasma. Zakierujemy. I ozdabiamy. Lakier Helmet Head. Rock Hard Gel to żel do bardzo mocnej stylizacji, który utrzymuje oczywiście fryzury bardzo mocno wyrzeźbione, jak i również różne drobne elementy. Trzymają się one do tej pory, dopóki nie zdejmiemy ich sami z włosów, bądź nie umyjemy tych włosów. Niewielką ilość Rock Hard Gelu, bardzo mocnego żelu, patyczkiem, nakładamy w miejsca, które chcielibyśmy, żeby były ozdobione. Teraz drobne elementy kwiatków, gipsówki, przykleimy do żelu. Nie musimy używać do tego spinek, co znacznie sprawiłoby, że fryzura byłaby zbyt obciążona. Mogą to być nie tylko elementy kwiatków, mogą to być elementy na przykład cyrkoni, które są używane do zdobienia paznokci. Jeszcze niewielka ilość żelu, proszę zobaczyć, jak mocny jest ten żel. Przepięknie trzyma elementy. Nakładamy patyczkiem i ozdabiamy. Ale i również coś błyszczącego, jak również jak brokaty, również możemy nanosić patyczkiem. I ja mam tutaj taki brokat. A to już suchy pędzelek. I delikatnie możemy ozdobić i utworzyć swoją własną ozdobę na włosach.
Upięcia dla Państwa robiła Ewa Kawka, firma Faruk System Polska.